Dzień dobry, dzień dobry. Witam po przerwie wielkiej, długiej przerwie. Jest Aquarius, a to odcinek z balonsów. Trzeci odcinek z balonsów. Będziemy grać sobie oczywiście. Jak wiem, to... Zaraz zobaczymy. Jest erozja. Nowa mapka, bo nowy update właśnie dzisiaj wleciał. Nie będziemy grać erozji, bo ponieważ jest to zaawansowane, ja tak jeszcze, jak widzicie, no, tak średnio. Ale no, zobaczymy kiedy indziej, na pewno. Dzisiaj odcinek będzie specjalny. Się zastanawiam, ale dobra. Jeszcze z nowości, jakie doszły, to oczywiście nowy paragon. Tylko najznajmniejszy, ale dziwne tłumaczenie. Czarodziej może okiełznać pradawne moce zaświatu. Fajnie wygląda. Magus Perfectus, tak to się nazywa. Są piąte urodziny balonsów, są nowe zadania i w ogóle, więc w sumie fajnie. Ale my dzisiaj mamy inny odcinek. Przynajmniej taki miałem pomysł. Żeby tak było i zagramy chyba w łyżwy. Standardowy. Gramy harda i o co chodzi w tym odcinku? Chodzi o to, że będziemy grać samymi tart mobkami. Tak, muszę wygrać tart mobkami to. Więc nie wiem, czy mi się to uda nawet, ale no, spróbujemy. Pierwszą mapkę mam za darmo, więc superancko. I ulepszymy sobie standardową. I będziemy grać oczywiście. I to jest właśnie wyzwanie w tym odcinku, by przejść mapkę tylko dartami. Albo inaczej, mapki rzutkami. Właśnie powiedzcie, czy mogę stawić bohatera na przykład do tych wyzwań z jedną mapką. Bo jak nie, to nie będziemy stawiać. Dzisiaj jej nie postawię. Dlatego gram samym dartem. Za 215 golda. No i ulepszam już podkuszę. Myślę, że to mi dużo pomoże. Zastanawiam się jeszcze, gdzie je stawiać dokładnie, bo mapka jest jaka jest. Mamy pingwinki. Nowy update wleciał do gry, więc fajnie. A my gramy dartami, jak za starych dobrych czasów. Zrobimy sobie paragon oczywiście jeszcze. Nie no nie, niestety się nie uda, za mało, nie mamy czym farmić ani tak dalej. Więc myślę, że nie wiem, czy zdążę zbudować wszystkie na przykład piąte tiery dartu w tej grze. Ale zobaczymy, jak w ogóle pójdzie, czy ja to wygram. Bo jak nie wygram, no to słabo. Ale myślę, że fajny odcinek będzie. Że gram samymi dartami. Bo darty są mega fajne. Dajmy sobie lepszy wzrok i damy sobie to. Żeby on miał kolco pulta. Każda kula przekuwa wiele balonów i odbija się od przeszkód. No więc fajnie, przyda się też. I możemy postawić tutaj. No, oj, przechodzą. Czemu nie mogę tu postawić? Masakra. Czekajcie. No dziwne, nie wiem, czemu nie mogę tak postawić. Damy sobie triple delty, darty, trójne strzałki. Fan Club Super Mobki. To może być dobre, według mnie, ponieważ tak, to może nam pomóc. Celny strzelec, to on jest według mnie dobry. I zawsze fajnie go sobie ulepszyć.
Damy mu też, żeby widzieli wszyscy kamo, bo kamo to jest... To jest kamo. Nikt nie lubi kamo. To jest 1000, to jest 8. Patrzcie, ile ten czwarty tier kosztuje, kurde. Bardzo drogi. Oj. Czy my to przegramy? To jest pytanie. Niestety tak, więc wyjdę i po prostu, no wiecie, wyjdziemy jeszcze raz. Dlatego będziemy musieli sprzedać tego i postawimy sobie tego i znowu postawimy sobie tego. No bo tak będzie najlepiej i chyba powinniśmy to zbić. Tak, teraz już on bije. Jak one się nazywają? Ołowiany balon. Więc superancko, fajniusio. 30 runda już. A wy jak oceniacie nowy update w Balloonsach? Według mnie, no jestem ciekawy, jeszcze nic nie testowałem, dopiero weszłem dosłownie w te Balloonsy i sobie wymyśliłem odcinek. Ale... Będę to testował i robił, żeby wszystko zdobyć. No bo fajnie mieć takie rzeczy i w ogóle. Ten dart się nudzi, no ale na razie lepiej, żeby się nudził. Widzimy, to trochę kosztuje wszystko. Ale póki co oni są niezniszczeni w ogóle, jak sobie poradzimy z Moab? To jest pytanie dobre, bardzo dobre. Myślę, kurde, czemu ja nie mogę postawić? Naprawdę. Przydamy sobie jeszcze jednego. No bo według mnie oni są gigaczodami. Tutaj. Postaw się, proszę. Nie wiem, o co chodzi z tymi hitboxami, naprawdę. Jak najwyżej. Okej. I stawiamy sobie tego znowuż. Ale szybsze strzały dam. I póki co dajemy radę. Idzie Moab. Łatwo daliśmy radę. Więc jest super. Tym. Nie wiem, czy jeszcze... Jeszcze będzie dzisiaj odcinek, czy jutro, ale na pewno już jest nagrywany właśnie w tej chwili. I powinno być dobrze. Jak widzimy, przebijamy wszystko. Już mamy 10 koła, już możemy zrobić fan club super małpki. Plazmatyczne. Właśnie, to jest w sumie fajne, to się może nam bardzo przydać. Patrzcie, kurde, dlaczego ja nie mogę postawić? Tutaj jedną mąkę. Który klawisz jest? O, Q jest klawiszem pod mąkę. Sobie rozstawimy ich. Czy ja mogę tu ich postawić na tym lodzie? Nie, już niezbyt. Póki co tyle. Ciężko się stawić na tej mapie, nie wiem. Naprawdę to jest dziwne. To jest moja taktyka póki co. Ultra katapultem. To mogłoby się przydać w sumie. A nie z naszym B. Widać, że tutaj jest super małpkę. A my zbieramy na pierwszy chyba piąty tier już w 50 rundzie. Mam nadzieję, że przejdziemy tier... w sensie... Wiecie... 63 rundę, o. Bo to jest... runda... nie za fajna. I właśnie teraz, według mnie, to był strzał w dziesiątkę, to się tak przyda.
jak widzimy, robi to robotę. Więc mi się podoba. To kosztuje 48 koła, co naprawdę jest dużo. Mistrz kuszy, bardzo fajny. Ale nawet nie wiem, czy nie postawię mistrza kuszy gdzie indziej. No bo to jest... Tutaj przejdzie sobie na przykład ząbk. I co ja zrobię potem? Wiadomo, mam jeszcze to, ale... Póki co nic się nie prze... nic nie przechodzi. Więc bądźmy szczęśliwi. A ja sobie chyba dam tutaj właśnie tego... mistrza kuszy. W sumie mogę dać dwóch, więc to też... mega. Bo mam... małpią wiedzę, która mi daje takie możliwości. Więc w sumie zbieramy póki co. On zamienia wszystkie małpki, jakby chyba w te takie super małpki, ale takie fałszywe. Dlatego, że żebym rozstawił tyle tych małpek, żeby jak coś to były i mi pomogły. Nie wiem, czy piąte tiery mogę zamienić, ale nie wiem tego. W sumie nie testowałem tego. No mało kto używa tego tiery, no przyznajcie, że... Niestety, ale ten tier nie jest używany. Ale jak widzę, teraz patrzę, to do 63 rundy nawet nie było. Nie przeszło. Teraz były pancerzone moaby, które też całkiem sobie radziły. Więc chyba postawimy tutaj tego mistrza kruszy, skoro tak dobrze sobie radzi. Dobrze nam idzie póki co, więc... no... no chyba tutaj postawię sobie mistrza kuszy. Bo coś czuję, że... jak już tam postawię, to chyba nic nie przejdzie. A przynajmniej będzie miał ciężko, żeby przejść. Więc super. Ten, co rozbija właśnie króle po całej mapie, to cel jest giga fajny. O, pingwinki plum plum. My lecimy dalej. Już prawie mamy mistrza kuszy. I uwaga, postawmy mistrza kuszy. Mamy mistrza kuszy. Jak widzicie, mogę postawić drugiego, dlatego że mam... miał małpią wiedzę, małpią wiedzę. To sobie usunę, bo tak, bo mogę, bo mi stać. Więc no napiszcie w komentarzu, czy używać właśnie bohatera jakiegoś, albo będziecie mi proponować, do jakiej... No oczywiście ten... Nie wiem, czy będziemy wszystkie testować tak małpki, że ten, że samym i tymi, ale na przykład no farmy nie będziemy na pewno, no bo nie da się farmą atakować, tym też zbytnio, wioską. Ale innymi raczej się da. To będzie ciekawy małpka z moździerzem, więc proponujcie, jeżeli chcecie takie odcinki, czy mają być bohaterowie, czy bez bohaterów, tylko sama małpka, na przykład następna bumerang by było na przykład, nie wiecie o co chodzi. Takie tam, no, zależy co napiszecie i co byście chcieli. A ja też będę wybierał najciekawsze opcje do nagrania. A na dobry początek bierzemy Darta, żeby pokazał jaki jest. No mocny. No bo jest, jak widać. Kliknijmy sobie to, o i widzicie? Aż tyle małpyk. Aha, czyli w promieniu tej małpki musi być, żeby zamienić się, więc widzicie, no więc tak to działa. No na razie nie musiałem tego używać, więc bardzo łatwo. Jak widzimy, Miszkuszli, no jest mega dobry. Małpka pod góry też jest mega dobra, jak widać. Ale Miszkuszy zabiera wszystkie kille. To w ogóle zostały dwie rundy, więc chyba nam się uda wykonać ten challenge. Całkiem łatwo. No, prawie. Prawie tutaj już prawie przegraliśmy, ale... na szczęście cofam to i udało nam się przejść.
ponownie, więc fajnie jakbym jeszcze jednego mistrza kuszy zrobił i pyk. I no to już raczej nic nie przejdzie. Na końcu jeszcze użyję tej umiejętności, nie wiem po co, ale żeby było. Żeby tak, no wiadomo, nie mam wszystkich piątych tierów, bo się za długo zbiera, ale już kończymy. No teraz nie wiem jak to działa, czyli jest jednak jakieś ograniczenie, ale graliśmy superancko. Mamy 4 ciastka i takie tam larki. Jeżeli wam się odcinek spodobał, chcecie więcej jednej mapki challenge, tak to nazwijmy, to zostawcie kciuka w górę. No i widzimy się w następnych odcinkach. Siema!